Jeszcze kilka lat temu francuscy archeolodzy odkryli podziemny kompleks umiejscowiony we wnętrzu jaskini na południowym zachodzie Francji. Jest to dość ciekawe miejsce, biorąc pod uwagę fakt, że odpowiedzialnymi za jego powstanie mieli być ludzie żyjący blisko 175 tysięcy lat temu. Zdaniem badaczy, struktury odnalezione w jaskini były zbudowane z kawałków złamanych stalagmitów poukładanych w przeróżnych konfiguracjach. Naukowcy uważają, że odpowiedzialni za tę konstrukcję są jednak nie ludzie z gatunku Homo sapiens, a raczej nasi krewni Neandertalczycy. Odkrycie to stanowi pierwszy materialny dowód na to, że dawni ludzie penetrowali podziemia naszej planety. Neandertalczycy żyli w Eurazji przez setki tysięcy lat, aż do momentu, gdy około 40 tysięcy lat temu doszło do ich niespodziewanego zniknięcia, a na scenie dziejów pojawili się Homo sapiens. Archeolodzy umożliwili nam poznanie wielu aspektów życia tych ludzi, takich jak chociażby ich styl odżywiania czy polowania, ale do tej pory nie dysponowaliśmy wiedzą na temat ich zdolności konstrukcyjnych, z racji czego uznawano, że były one dość prymitywne. Zespół archeologów natrafił jednak na przeszło 400 fragmentów stalaktytów i stalagmitów poukładanych w przeróżne struktury, włączając to dwie o wyraźnie owalnym kształcie. Naukowców szczególnie zaskoczył fakt, że wiele z tych stalagmitów jest zabarwionych na czerwono i wyraźnie popękanych, co oznacza, że były one podgrzewane w czymś na kształt prehistorycznych pieców. Naukowcy wskazują również na fakt, że pierścienie, czyli owalne struktury odkrywane w jaskini, były zbudowane z kawałków skał o podobnej wielkości. Wyraźnie wskazuje to na stopień, w jakim Neandertalczycy dokładnie zaplanowali tę budowę, co jak na tamten okres, zgodnie z wszelką obowiązującą wiedzą, nie miało prawa mieć miejsca. Archeolodzy nie byli pewni, jaki cel mógł przyświecać budowie tego podziemnego kompleksu. Pikanterii dodaje fakt, że jest to pierwsze tego typu znalezisko na świecie, które jednocześnie prezentuje nam nieznaną do tej pory kartę z historii naszych przodków, Neandertalczyków. Wiele wskazuje zresztą na to, że nasi przodkowie koegzystowali wraz z nimi, a nawet toczyli z nimi wojny. W tym momencie nie trudno nie zadać sobie pytania, dlaczego inne budowle pochodzące z okresu, gdy w Europie żyli Neandertalczycy, nie zostały jeszcze odnalezione. Jeśli natrafiliśmy na ślady ich bytności pod ziemią, to dlaczego nie na powierzchni? Co takiego mogło spowodować, że gatunek człowieka, który 100 tysięcy lat temu był zdolny do tworzenia budowli o wiele bardziej rozbudowanych niż prymitywne chaty z liści, a nawet specjalnych pieców, został praktycznie zmazany z powierzchni ziemi?